drugi dzień nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. We wczorajszej konferencji mówiłam o tym, że nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego jest bardzo starą modlitwą, bo odmawiała ją wspólnota tworzącego się Kościoła. Opisują ją Dzieje Apostolskie. Zakończyłam zachętą do modlitwy do Ducha Świętego, powołując się na przykład ojca kardynała Wojtyły. To on polecił taką modlitwę, a że był autorytetem dla małego Karola, więc Karol zapamiętał ją sobie i odmawiał przez całe życie. Dziś chciałabym powiedzieć kilka słów o modlitwie. Co to jest modlitwa? Na to pytanie padło wiele odpowiedzi. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus napisała: modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości. Święty Jan Damasceński mówił: modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra. Święty Jan Wianney, znany jako gorliwy spowiednik i proboszcz w miejscowości Ars we Francji, w jednej z kateches nauczał: modlitwa jest niczym innym jak zjednoczeniem z Bogiem. W tym ścisłym zjednoczeniu Bóg i dusza są jakby razem stopionymi kawałkami wosku, których już nikt nie potrafi rozdzielić. To zjednoczenie Boga z lichym stworzeniem jest czymś niezrównanym, jest szczęściem, którego nie sposób zrozumieć. Nie zasługujemy na dar modlitwy, ale dobry Bóg pozwolił, abyśmy z Nim rozmawiali. Święci rozmawiali z Nim, podobnie jak my rozmawiamy między sobą. My natomiast, ileż to razy przychodzimy do kościoła, nie wiedząc, jak się zachować, ani o co prosić. Kiedy idziemy do kogoś, wiemy dobrze, po co idziemy. Co więcej, są tacy, którzy zdają się mówić do Pana: powiem kilka słów, żeby już mieć spokój. Myślę często, że gdy przychodzimy, aby pokłonić się Panu, otrzymamy wszystko, czego pragniemy, jeśli tylko poprosimy z żywą wiarą i czystym sercem. Ten święty proboszcz opowiadał, że pewien prosty człowiek często przebywał w kościele. Widywał go w ostatniej ławce. Domyślał się, że się modli. Zapytał go kiedyś, jak się modli. Ten parafianin, który całe życie ciężko pracował na roli, szczerze mu odpowiedział: on patrzy na mnie, a ja patrzę na niego. To jest bardzo prosty, a równocześnie bardzo głęboki opis modlitwy. Świadczy o tym, że ten człowiek wierzył w Boga, wiedział, że Bóg jest. Miał z Nim tak serdeczną, głęboką relację, że nie musiał nic mówić. Wystarczyło, że patrzyli na siebie. Tak jak dwoje ludzi, których łączy miłość. Nie zawsze muszą mówić. Wystarczy, że są blisko siebie, że na siebie patrzą. Modlitwa jest wielkim darem Bożym dla nas. Modlitwa jest rozmową człowieka z Bogiem. Kiedy mamy rozmawiać z kimś bardzo ważnym albo mało znanym, starszym, zajmującym jakieś wysokie stanowisko, gdy chcemy prosić o coś dla siebie, czujemy respekt, zażenowanie, onieśmielenie. To jest naturalne. Bóg jest bytem nieskończenie większym od każdego człowieka. Bóg jest tajemnicą. Ludzki umysł nie potrafi go poznać, opisać. Człowiek podejmował i podejmuje próby poznania Boga.
ale Bóg pozostanie tajemnicą. W swojej wielkiej miłości jednak Bóg pozwala, zachęca człowieka do dialogu z Nim, do nawiązywania relacji. Do takiej relacji zaprosił Pan Bóg Mojżesza w czasie wędrówki przez pustynię. Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go poza obozem. Nazwał go namiotem spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do namiotu spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzył na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu. I wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Tak modlitwę Mojżesza opisuje Księga Wyjścia. Ksiądz Franciszek Blachnicki, twórca ruchu Światło Życie, uważał, że to jest jeden z najpiękniejszych tekstów o modlitwie. Mówił: w samej nazwie namiot spotkania jest już określona istota modlitwy. Modlitwa to jest spotkanie. Spotkanie zaś dokonuje się pomiędzy osobami. Tylko osoby mogą się spotkać. Spotkanie jest zawsze najpierw i przede wszystkim spotkaniem się dwóch osób. Ja i Ty. Istotą modlitwy jest spotkanie osoby człowieka z osobą Boga. O co mamy przede wszystkim Boga prosić? Pyta i tłumaczy ksiądz Blachnicki. Co ma być treścią naszej modlitwy błagalnej? Znowu znajdujemy pouczenie w omawianym fragmencie Księgi Wyjścia. Przypatrzmy się, jak modlił się Mojżesz, co było treścią jego modlitwy. Bóg przemówił do Mojżesza: znam Cię po imieniu i jestem Ci łaskawy. Mojżesz zaś, powołując się na te słowa, a więc na miłość Boga, przedkłada Mu ufnie swoje prośby, które właściwie streszczają się w jednej. Jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać Twoje zamiary, abym poznał, żeś mi łaskawy. To jest łaska, jakiej Mojżesz oczekuje od Boga. To jest to, czego pragnie. Nie prosi on o jakieś swoje sprawy, nie chce uzyskać czegoś dla siebie. Nie mówi o tym, że trzeba mu zdrowia czy majątku albo rozwiązania jakiegoś problemu. On modli się: daj mi poznać Twoje zamiary. To jest sprawa niesłychanie ważna. Żeby się dobrze modlić, musimy zrozumieć, że treścią naszej modlitwy są plany Boże wobec nas. Pozwolę sobie powtórzyć, bo to jest bardzo ważne zdanie. To jest sprawa niesłychanie ważna. Żeby się dobrze modlić, musimy zrozumieć, że treścią naszej modlitwy są plany Boże wobec nas. Potrzebne jest zawierzenie Bogu, zdanie się na Niego, na Jego mądrość i miłość wyrażone w prośbie. Boże, daj mi poznać Twoje zamiary. Z zawierzeniem musi się jednak łączyć gotowość, a więc bądź wola Twoja, a nie moja wola. Jeżeli poznam, to jestem gotowy spełnić Twoją wolę. Muszę nieraz odejść od swoich planów i zamiarów,
przełamać się i powiedzieć: nie, to jest lepsze, tego chce Bóg. Potrzebna jest gotowość poddania się Jego kierownictwu, Jego woli. Musimy zupełnie odwrócić naszą postawę wobec Boga. Jeżeli się modlimy, to nie błagamy o to, żeby Bóg spełnił naszą wolę, ale chcemy spełnić wolę Boga. Nie chcemy nagiąć Boga do swoich zamiarów, ale siebie naginamy do woli Bożej. Siebie musimy przemienić, siebie przestawić. Wtedy modlitwa jest dobra. Taka jest istota modlitwy błagalnej. Często jest tak, że się modlimy, czasem długo, gorąco i nie otrzymujemy tego. Ksiądz Blachnicki mówił, że jest jedna modlitwa, która jest zawsze wysłuchana, gdy się modlimy o wypełnienie się woli Bożej, żeby było tak, jak Pan Bóg chce. Jeżeli prosimy, bądź wola Twoja, to taka modlitwa zawsze jest wysłuchana. Taka modlitwa jest zawsze dobra, zawsze się Panu Bogu podoba. Czasem może być taka sytuacja, że człowiek tak bardzo mocno przeżywa swoją małość, nicość, grzeszność, nie ma śmiałości prosić Pana Jezusa o jakieś łaski, o przebaczenie, o pomoc. Prawdą jest, że wobec świętości Boga każdy z nas jest grzeszny, mały, słaby, ale na tym nie może poprzestać. Przeżywanie swojej grzeszności nie może człowiekowi blokować drogi do Pana Jezusa. Bóg chce nam okazywać swoją miłość i miłosierdzie. Bardziej niż nasze grzechy boli Go, obraża nasza nieufność wobec Jego miłosierdzia. Mówił o tym w objawieniach do świętej siostry Faustyny. Jak boleśnie rani mnie niedowierzanie mojej dobroci. Najboleśniej ranią mnie grzechy nieufności. Mojżesz rozmawiał z Bogiem jak z przyjacielem. Taka ma być nasza rozmowa, czyli modlitwa z Bogiem. Zachęcam, by odmawiać pacierz rano i wieczór i inne, swoje, takie ulubione modlitwy. Ale w Piśmie Świętym jest wzór, przykład modlitwy. Mamy rozmawiać z Bogiem jak z przyjacielem. Wobec prawdziwego przyjaciela można być szczerym. Nie trzeba nic ukrywać. Tak też należy rozmawiać z Bogiem. Na przykład wieczorem po całym dniu powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, za to, że widzę, że słyszę, za to, że... I można wymienić to, za co chce się Panu Bogu podziękować. Ale, Panie Boże, proszę Cię o to i wymienić swoimi słowami, o co chce się Pana Boga prosić. I dalej: Panie Boże, ale chyba wiesz, że denerwuje mnie taka sytuacja, boję się tego. Pomóż, bo sobie nie poradzę. To ma być rozmowa jak z przyjacielem. To ma być rozmowa jak z przyjacielem. Zdaję sobie sprawę z tego, że tu nie ma dogodnych warunków do modlitwy. Proszę, by wykorzystywać każdą chwilę na modlitwę. Modlić się krótko, jakby ukradkiem. Pan Bóg rozumie to, przyjmuje i wysłucha. Tak do Ducha Świętego modlił się jeden z papieży. Przyjdź, Duchu Święty, i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, aby mnie ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę,
moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twojej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej. Amen.